Pozwólcie, że przywitam wszystkich serdecznie na 10. jubileuszowych Mistrzostwach Mazowsza Pracowników Samorządowych w piłce nożnej Mazowia Cup 2017. Witamy! Proszę bardzo, zaczynamy Mistrzostwa Mazowia Cup, otwarzam za otwarte! Yes! Dziesięciolecie Mazowi Cup to jest dowód na to, że ten turniej doskonale odnalazł się w środowisku samorządowców Mazowsza. To jest miejsce, gdzie nie tylko rywalizują sportowo w duchu fair play, ale także poznają siebie. Potem te kontakty mogą owocować w pracy zawodowej i owocują, są podtrzymywane w ciągu całego roku. A dzisiaj to czas rywalizacji sportowej. Jest 7 drużyn, które w ciągu tych 10 lat stale gościło na murawach Legionowa, Jabłonny, Wieliszewa i Nieparentu. Chcemy ich w sposób szczególny uchonorować podczas tej Mazowi Cup. Jesteśmy tutaj już 8 raz. Nie byliśmy tylko na pierwszej edycji. No to znaczy, że atmosfera jest bardzo dobra. Turniej jest dobrze zorganizowany. W zasadzie poza kilkoma chyba przypadkami to pogoda jest znakomita, niekiedy tylko za duże słońce. Także no, wszyscy się dobrze bawią. Jest jakaś tam integracja tego naszego środowiska piłkarskiego. No i odpoczywamy trochę, także jest świetna zabawa. No niestety coraz wyższy poziom jest, mówię niestety dlatego, że coraz trudniej mi się załapać do składu, bo co roku jesteśmy starsi, musimy się wzmacniać, natomiast to jest to, jak przypominałem sobie pierwsze edycje tego turnieju, no to poziom sportowy jest zdecydowanie wyższy. Najgorsze miejsce, jakie zajęliśmy, to było 6. miejsce, dwukrotnie wygrywaliśmy ten turniej, także zawsze znajdowaliśmy się w tej pierwszej 8, w pierwszej 6. Co roku, także no, liczymy, że w tym roku również będzie dla nas przychylna tutaj atmosfera w Legionowie i jutro mam nadzieję w Wieliszewie będziemy kończyć. Nie, Michał, gdzie się spojrzałeś, Michał był całkowicie bez skrycia, czekał. Cały kalendarz naszej aktywności piłkarskiej w danym roku układamy od mistrzostw w Legionowie na terenie powiatu legionowskiego. Bardzo dobra, cykliczna impreza przyciągająca szereg samorządów. Bardzo dobrze zmierzyć się z kolegami po fachu na boisku, w rywalizacji sportowej, a nie tylko w wymianie różnego rodzaju pism czy realizacji różnych projektów. Bardzo dobrze, że to się już na stałe wpisało też w kalendarz imprez sportowych na Mazowszu, nie tylko na terenie powiatu legionowskiego i kibicujemy temu przedsięwzięciu, aby trwało w niezmienionej formule jak najdłużej. Uczestniczyliśmy 10 raz już w edycji Mazowia Cup. Po raz pierwszy udało nam się wygrać w tym roku. Na szczęście po wielu emocjonujących akcjach tutaj, współpracy przede wszystkim całego zespołu. Tu chciałem podziękować przede wszystkim trenerowi Arkadiuszowi Siemińskiemu, tak, który nas tutaj wspomagał, ale też pozostałym kolegom zespołu, tak, całej drużynie, bo naprawdę była wielka przyjemność z nimi współpracować i grać. Wszystkim zawodnikom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Tak się bawią my dla Rzek! Bardzo fajna, bardzo dobrze zorganizowana przez tutaj wszystkie samorządy, przede wszystkim powiat legionowski. Chciałem pochwalić za organizację tego turnieju. Wszystkie boiska świetnie przygotowane. Grałem tutaj, miałem przyjemność grać na boiskach w Wieliszewie wczoraj i dzisiaj. Naprawdę impreza jest godna podziwu i żeby tutaj w każdym województwie w Polsce była podobna tego typu impreza i futbol będzie bardziej popularny. Od 10 lat z nami było 7 drużyn. Zapraszam do nas kapitanów drużyn. Jabłonna, jest Jabłonna? Zapraszamy. Legionowo, powiat legionowski, Serock, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wieliszew, kapitan, bardzo proszę. I ZTM, jest Zarząd Transportu Miejskiego, jest. Specjalnie dla Was mamy puchary za 10 lat z nami. Dziękujemy, mam nadzieję, że drugą dekadę też z nami będziecie wspólnie. Pierwszy mistrz Mazowsza z terenu powiatu legionowskiego, drużyna Serocka! W ciągu całego turnieju, trudno sobie to wyobrazić, ale to prawie 3000 uczestników, 3000 osób, które wzięły udział w Mazowi Cup, więc turniej rośnie z roku na rok, cieszy się coraz większą popularnością. To nas szalenie cieszy, dlatego że integruje środowisko samorządowe i pokazuje, że potrafi działać razem również na tej niwie sportowej.